Ptaków, które widzicie za mną, nie trzeba nikomu przedstawiać. Niektórzy znają je pod nazwą dzikie kaczki, inni jako kaczki krzyżówki, albo po prostu jako krzyżówki. Są to protoplaści większości odmian kaczek domowych. Każdy też wie, że samiec jest ten bardziej kolorowy, a samica brązowa. Jednakże, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest i czy zawsze jest taka różnica między płciami u tego gatunku? Jeśli zagłębimy się troszeczkę bardziej w ten temat, może się okazać, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i do tego bardzo ciekawa. Otóż wyjściem do całego tematu musi być to, że to samica wybiera swojego partnera, czyli samica wybiera samca. To dlatego samiec musi być jak najbardziej interesujący dla tej samicy. Musi jej pokazywać to, że ma jak najlepsze, najsilniejsze geny. Najprościej to przekazać, będąc kolorowym, jednocześnie zachowując się agresywnie wobec innych samców i po prostu pokazać się od takiej strony macho. Dlatego samiec jest właśnie taki kolorowy. Nie jest to też dla niego jakoś super sprawa bycie takim kolorowym, gdyż to łatwo go uwrażliwia na ataki drapieżników, przez to, że on jest bardziej kolorowy, czyli jak to się mówi, transparentnie ubarwiony, jest narażony na ataki drapieżników, takich jak jastrząb czy bielik. Skoro my go dobrze widzimy, to drapieżniki go widzą równie dobrze, albo nawet i lepiej. Samica jest brązowa dlatego, że to ona ma obowiązek wysiedzieć jaja. To ona musi wyjść na brzeg i zaryzykować właśnie spotkanie z drapieżnikami kolejnymi, takimi jak lis na przykład. I musi te jaja wysiadywać gdzieś schowane. Stąd jej ubarwienie jest kryptyczne, czyli maskujące. Teraz tak, czy zawsze tak jest, że te ptaki są kolorowe i kryptycznie ubarwione? Otóż nie. Samiec jest kolorowy tylko tak długo, jak musi się podobać samicy, ani trochę dłużej. Krzyżówki łączą się w pary już od października przez całą zimę do wczesnej wiosny. Następnie samiec będzie pilnował tej samicy do momentu, kiedy ona mniej więcej w maju złoży ostatnie jaja. I on wtedy będzie wiedział, że to wszystkie jaja, które złożyła ta samica, to są jaja, które zawierają jego geny, tak? To jest jego potomstwo. Natomiast kiedy ona złoży te ostatnie jajo, to on już wie, że żadne inne geny do puli tego gniazda tutaj już nie dołączą. I on wtedy może sobie tak wyobrazić, że on wtedy mówi do tej swojej samicy: no to kochanie, ja już swoje zadanie spełniłem, byłem kolorowy, ryzykowałem całe życie, to teraz ty to wysiedź, ty to wychowaj, a ja cię zostawiam i zajmę się sobą. I rzeczywiście tak jest. Kiedy samica złoży ostatnie jajo, samiec krzyżówki zostawia ją i leci na spoczynek. Wtedy się pierzy. Czyli w świecie ptaków pierzenie to jest taka wymiana opon w samochodzie. Jak wymieniamy opony dlatego, że się zepsuły czy zużyły, tak samo ptaki muszą wymieniać swoje pióra. I co ciekawe, pióra, które wyrosną temu samcowi, będą prawie takie same jak pióra samic. Będą także kryptyczne. To dlatego, że skoro nie musi się już podobać żadnej samicy przez jakiś okres czasu, to po co ma się narażać na atak drapieżników takich jak jastrząb czy bieli? Stąd jeśli przyjdziemy do takiego parku oliwskiego jak tutaj latem, powiedzmy koło lipca, sierpnia, zobaczymy, że większość kaczek tutaj będzie brązowych. I powiem Wam szczerze, że w większości będą to samce. Skąd to wiem? Dlatego, że samice w tym czasie zajęte są wychowywaniem młodych i są w większości poza parkiem. Oczywiście pojedyncze samice też tu będą, ale w większości będą to samce. Dalej można to rozpoznać, płeć u krzyżówki, dlatego że samiec jedyne, czego nie wymienia, to dziób. I dziób zawsze pozostanie oliwkowo-zielonkawy, żółtawy. Natomiast u samicy będzie on zawsze ciemny. Stąd nie ma problemu także wtedy go rozpoznać. Niemniej latem wszystkie kaczki będą brązowe. I jak długo będzie trwało ten stan rzeczy? Otóż będzie on trwał mniej więcej do września, początków października. Wtedy samce pierzą się po raz drugi. Muszą się przepierzyć znowu, żeby znowu przywdziać kolorowe szaty i podobać się samicom. I tak w koło Macieju z tymi kaczkami. Zatem to, że kaczka jest brązowa, nie zawsze musi oznaczać, że jest ona samicą. Samce też w okresie tak zwanym spoczynkowym, czyli przybierają szatę spoczynkową, mają szatę kryptyczną, gdyż skoro nie muszą się podobać, to po co mają się narażać? Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał. Zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!